Dzień dobry, witam państwa w redakcji. Bartek rozmawia i komentuje. Dobra, dzisiaj... i spokojnie, zrobimy sobie drugie wejście, bo się zestresowałeś lekko. 3, 2, 1. Bartek. Dzień dobry, witam w programie. Bartek komentuje i rozmawia. Dzisiaj moim gościem jest Robert Lewandowski. Dzień dobry, witam w programie. Bartek komentuje i rozmawia. Dzisiaj moim gościem jest Robert. Dzień dobry, witam w programie. Bartek komentuje i rozmawia. Dziś moim gościem jest Robert Lewandowski. Jak to się wydarzyło? Co pan ma z ręką? Na piłkarskim meczu wydarzyło się to. Cześć, Robert. Cześć. Jak to się... Co masz z ręką? Chciałam zabrać piłkę graczowi, ale on przebiegł około mnie i złamał mi małego palucha. Czy teraz pan będzie grać w piłkę, czy nie? Nie. No! God, please, no! 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 Czy to było w meczu proci Grudku? Tak było. A kiedy się to wydarzyło? 5 maja. Jak długo będziesz miał w gipsie tą rękę? Za 4 tygodnie. Dobrze, teraz przechodzimy na inne pytanie. Co pan woli? Real Madrid czy Barcelona? Uwaga, jesteście na ty. Co pan woli? Jak to możliwe, że Lewandowski przeszedł do Wendrini? No, ja tam miałem znajomych i oni potrzebowali, żebym zagrał w Rosicę Ogrodzką. Dobrze, teraz przechodzimy na inne pytanie. Co ty wolisz? Real Madrid czy Barcelona? Real Madrid, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ wygrał bardzo razy przeciwko FC Barcelonie i w FC Barcelonie był Messi i ja nie lubię Messiego. Chcę jeszcze zapytać, dlaczego od dzieciństwa już grasz w piłkę nożną? Jednego razu z szkoły szedłem z Zbigniewem i on ze mną zagrał w piłkę. Pewnego razu szedłem z Zbyszkiem na... Pewnego razu szedłem z Zbyszkiem... Teraz... Daj tam kogoś innego niż Zbyszka, bo myślę, że Zbyszek uruchamia po prostu wszystko. Pewnego razu szedłem z Franciszkiem. Pewnego razu szedłem z kolegą. Dlaczego zacząłeś grać w piłkę nożną? Ponieważ zawsze tata mnie uczył, jak byłem mały i teraz gram tak. Dziękuję, to już wszystkie pytania. Ja nie wiem, co mam mówić. To już wszystkie pytania. Dziękuję. Do zobaczenia w programie. Bartek komentuje i rozmawia. Brawo! 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 Ja też.